Spróbuj się z próbą. Materiał instruktażowy na temat kwotowego doboru próby do badań satysfakcji użytkowników bibliotek w projekcie AFB. Badania statystyczne zawsze obejmują pewną zbiorowość, którą określa się mianem populacja. Poszczególne elementy populacji mają właściwości, które je różnicują i zwane są zmiennymi albo cechami statystycznymi. Przykładem zmiennej jest na wiek, płeć, wykształcenie, narodowość i szereg innych. Wszystkie zmienne przyjmują różne wartości. W przypadku zmiennej wykształcenie mogą być trzy wartości – podstawowe, średnie i wyższe. Rzadko badania obejmują całą populację z uwagi na jej dużą liczebność. Wybrana specjalnie do badań część populacji to tak zwana próba badawcza. Jednostki do próby, a więc osoby biorące udział w badaniu, można dobierać na różne sposoby. Dobór próby determinuje jej reprezentatywność. Próba reprezentatywna to taka, która daje wyniki zbliżone do wyników uzyskanych w badaniu całej populacji. W badaniach statystycznych wyróżnia się dobór losowy i nielosowy. W projekcie AFB rekomendowany jest tak zwany dobór kwotowy, albo inaczej próba kwotowa, która charakteryzuje się tym, że jej struktura ustalona według wybranej cechy, np. według wieku, jest taka sama jak struktura populacji. Reprezentatywność próby można sprawdzić, wykorzystując tzw. analizę kwotową, którą omówię w dalszej części prezentacji. Po tych wstępnych informacjach przedstawię Państwu teraz zasady prowadzenia badań satysfakcji przyjęte w projekcie AFB. Badania należy rozpocząć od zdefiniowania tzw. populacji badanej. Wielkość tej populacji jest punktem wyjścia do ustalenia wielkości próby. Zgodnie z celem badań, populację badaną stanowią użytkownicy, którzy ukończyli 13 lat i którzy korzystają z usług bibliotecznych. Są to osoby, które są zarejestrowane w bibliotece i posiadają konto biblioteczne, jak również użytkownicy niezarejestrowani, ale korzystający z usług bibliotecznych. Są to osoby odwiedzające bibliotekę wirtualnie, jak również uczestnicy szkoleń, warsztatów, wystaw i innych imprez, które są organizowane przez bibliotekę. Trudno jest policzyć tak szeroko zdefiniowaną populację, dlatego przyjęto w projekcie, że wielkość populacji badanej to liczba aktywnych użytkowników, a więc osób, które są zarejestrowane w systemie bibliotecznym, ukończyły 13 rok życia i które w przeciągu minionego roku sprawozdawczego lub innego 12-miesięcznego okresu poprzedzającego badania wykonali jakąkolwiek operację na swoim koncie, a więc wypożyczyli, zwrócili lub prolongowali co najmniej jedną książkę. Tak zdefiniowana populacja jest możliwa do policzenia i, jak wspomniałam wcześniej, stanowi punkt wyjścia do obliczenia wielkości próby. Liczbę tę można ustalić na podstawie danych, które są w systemie bibliotecznym lub różnego rodzaju raportów, np. GUS-owskich albo innych zestawień, które są przygotowane w bibliotekach. Jak już wspomniałam, badania satysfakcji prowadzone są na próbie kwotowej, która powinna być reprezentatywna, aby wyniki badań można było odnieść do całej badanej populacji. Reprezentatywna próba badawcza musi spełniać dwa warunki. Pierwszy warunek odnosi się do struktury próby i populacji. Otóż struktura próby według wybranej zmiennej powinna być taka sama albo podobna do struktury populacji. W bibliotekach publicznych strukturę ustala się według zmiennej wiek, a w pedagogicznych i akademickich według statusu użytkownika. Dopuszcza się minimalną różnicę w strukturach próby i populacji, jednak nie może ona przekraczać 5 punktów procentowych pomiędzy wielkościami poszczególnych podgrup w próbie i w populacji. Drugi warunek reprezentatywności dotyczy wielkości próby. Niniejsza tabela przedstawia zasady wyliczania wielkości próby kwotowej. Tabela składa się z 4 kolumn. W pierwszej kolumnie znajdują się
zakresy wielkości populacji. Druga kolumna pokazuje odsetek populacji, który określa wielkość próby. Trzecia i czwarta kolumna dotyczy składowych próby, tak zwanej próby minimalnej i zapasu. Próba minimalna to wartość próby, którą trzeba bezwzględnie zebrać, aby próba była reprezentatywna. Natomiast zapas służy do uzupełnienia zebranej próby w razie, jeśli jakaś grupa będzie niedoszacowana albo struktura próby będzie niewłaściwa. Przypomnę, że wzorcowa wielkość próby do zebrania zawarta jest w kolumnie drugiej, natomiast minimalną wielkość próby, którą należy zebrać, aby próba była reprezentatywna, pokazuje kolumna trzecia. Reasumując, próba reprezentatywna musi spełniać określone warunki. Struktura próby według wybranej zmiennej musi być taka sama jak struktura populacji, a wielkość próby ściśle jest uzależniona od liczebności populacji. W badaniach satysfakcji AFB próba uzyskana, czyli ta zebrana w badaniach, musi być równa lub większa od minimalnej liczebności próby wyliczonej zgodnie z przedstawioną wcześniej tabelą. Za chwilę zostanie wyliczona próba na podstawie danych z Biblioteki Publicznej X, która składa się z Biblioteki Głównej i z dwóch filii. W przykładowej Bibliotece Publicznej zebrano poniższe dane. Mamy tutaj liczbę użytkowników w Bibliotece Głównej i w filiach oraz strukturę użytkowników według wieku w poszczególnych jednostkach składowych. Dysponując tymi danymi, możemy rozpocząć wyliczanie próby. W projekcie zostały przygotowane dla każdego typu biblioteki stosowne narzędzia umożliwiające wyliczanie wielkości i struktury populacji i próby oraz kontrolę nad jej reprezentatywnością. Są to szablony arkusza kalkulacyjnego do wyznaczania wielkości próby badawczej i analizy kwotowej dostępne na podstronach AFB w zakładce Materiały, z których teraz skorzystamy. Na stronie projektu AFB wybieramy odpowiedni formularz. Arkusz kalkulacyjny do wyznaczania wielkości próby badawczej i analizy kwotowej dla biblioteki publicznej, po czym zapisujemy go na swoim pulpicie. Arkusz składa się z dwóch części. Pierwsza część to są jednostki składowe biblioteki, część druga to struktura według wieku. Dane do tabel wpisuje się tylko do komórek oznaczonych kolorem żółtym. Natomiast w komórkach niebieskich otrzymuje się informacje zwrotne dotyczące w tabeli pierwszej wielkości próby badawczej, w tabeli drugiej ilości ankiet, które należy zebrać od użytkowników w poszczególnych jednostkach składowych, czyli w Bibliotece Głównej i w filiach, następnie w tabelach trzeciej i czwartej struktury populacji i wyliczonej próby, a w tabeli numer 5 zostaje wyliczona struktura próby, którą udało się zebrać w badaniach. Dysponując wcześniej przygotowanymi danymi, rozpoczniemy wyliczanie próby w tabeli numer 1. Liczba aktywnych użytkowników w Bibliotece Głównej i dwóch filiach wynosiła 1930 użytkowników. Wpisujemy tę wartość w drugiej kolumnie w komórce odpowiadającej zakresowi, w którym mieści się populacja biblioteki. I automatycznie uzyskujemy w kolumnie trzeciej, w komórce niebieskiej, liczebność próby. Wynosi ona 579 użytkowników. Jest to próba dla całej sieci, czyli Biblioteki Głównej i filii. Teraz należy wyliczyć, ile ankiet trzeba zebrać w poszczególnych jednostkach, czyli w Bibliotece Głównej i filiach. W tym celu przechodzimy do wypełnienia tabeli numer 2. Przypomnę, że w Bibliotece Głównej było 988 użytkowników, w filii pierwszej 432 i w filii drugiej 510.
dane wpisałam w odpowiednie żółte komórki. Sprawdzamy komórki suma i populacja. Jeśli wartości są takie same, a są, to znaczy, że dane zostały wprowadzone poprawnie. W wierszu poniżej automatycznie wyświetliły się proporcje użytkowników z poszczególnych jednostek biblioteki w stosunku do całej populacji. Tak więc użytkownicy z biblioteki głównej stanowią 51% badanej populacji, z filii pierwszej 22% i z filii drugiej 26%. Zostaje automatycznie wypełniony również wiersz poniżej, który odnosi się do próby, w której są zachowane te same proporcje. Otrzymaliśmy w ten sposób informację, ile ankiet należy zebrać w poszczególnych jednostkach. W bibliotece głównej 296, w filii numer 1 130, a w filii numer 2 153. Przechodzimy teraz do wypełnienia tabeli numer 3. W żółte komórki tabeli wpisujemy przygotowane wcześniej dane dotyczące liczby użytkowników w poszczególnych grupach wiekowych. I tak, w grupie pierwszej 13-15 jest 139 użytkowników, w następnej grupie 297, w kolejnej 268, w grupie 25-44 jest 793 użytkowników, 248 w grupie 45-60 i 60 plus 185 użytkowników. Suma użytkowników grup wiekowych jest zgodna z wielkością populacji, a więc dane w żółtych komórkach zostały wprowadzone prawidłowo. W tabeli została wyliczona struktura populacji. Automatycznie dane pojawiły się w tabeli numer 4, która pokazuje strukturę próby, czyli proporcje grup wiekowych w próbie. Wyliczona została również liczba ankiet do rozdania w poszczególnych grupach wiekowych. Posiadając te dane, można rozpocząć zbieranie ankiet. Po zakończeniu zbierania ankiet w formularzu należy wypełnić tabelę numer 5, w której uzyskamy strukturę według wieku w próbie zebranej. Najpierw jednak ankiety trzeba uporządkować, to znaczy odrzucić ankiety nie nadające się do analizy, źle wypełnione lub puste. Pozostawia się natomiast ankiety niekompletnie wypełnione. Teraz do tabeli numer 5 wpisuje się liczby ankiet zebranych w poszczególnych grupach wiekowych. I tak w pierwszej było 40, w następnej 92, w kolejnej 77, 237, 50 i ostatniej 55. W komórce suma podana jest liczba ankiet z poszczególnych grup wiekowych. Może się zdarzyć, że w którejś z ankiet nie został zaznaczony w metryczce wiek. Takiej ankiety nie da się doliczyć do żadnej z grup wiekowych, ale takie ankiety poddawane są analizie. Dlatego w tabeli 5 jest jeszcze komórka analizowane ankiety, gdzie wpisuje się łączną liczbę ankiet przeznaczonych do analizy. Przyjmijmy, że mamy 4 ankiety, w których nie został zaznaczony wiek, więc łącznie do analizy mamy 555 ankiet. W komórce poniżej wyliczony zostaje poziom realizacji próby badawczej w stosunku do próby wyliczonej. W niebieskich komórkach w tabeli numer 5 wyliczone zostają proporcje grup w uzyskanej próbie, czyli struktura próby zebranej, struktura według wieku. Po wypełnieniu tabeli należy sprawdzić reprezentatywność uzyskanej próby, przeprowadzając tzw. analizę kwotową. Analiza polega na porównaniu niebieskich komórek w próbie uzyskanej, czyli w tabeli 5, z komórkami niebieskimi w tabeli 4. Jeśli poszczególne kwoty, czy też proporcje w próbach wyliczonej i uzyskanej są takie same albo zbliżone oraz liczebność w próbie wyliczonej jest
przynajmniej na poziomie próby minimalnej, to wówczas można powiedzieć, że próba jest reprezentatywna. Sprawdźmy zatem reprezentatywność próby w bibliotece X. Porównujemy więc niebieskie komórki w tabeli 5 i 4. Proszę zobaczyć.